Tak, na prowadzeniu. Jinshiro Kobayashi był z nim sklasyfikowany ex aequo po pierwszej serii. A w drugiej serii nota bieguna najwyższa, drugą ma za potoczny, trzecią zniszczą. No, szkoda, że w pierwszej tak chłopcy równo i daleko nie skakali. Mowa zwłaszcza o zniszczole i o zapotocznym, no ale popatrzmy, bo jeszcze pięciu tylko zawodników, teraz Japończyk. No, 96, 7 metrów, to jest chyba taka odległość, jaką osiągnął. W związku z tym na pewno nie wyprzedzi bieguna. Nie sądzę też, by miał szansę uplasować się na podium, nawet gdyby zawodnicy, którzy będą skakać po nim, mieli nieco słabsze występy, bo stracił po prostu sporo, jeśli chodzi o metry. 255,6. Wyprzedza Jumu Haradę, ale wyprzedza nieznacznie, a biegun z dużą